Yo, siemanko, to jest mój nowy kanał. Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywał, ale będzie vlogowo-sportowy. Siemanko, dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. A dzisiaj u nas w klubie jest dzień nominacji na wyższe pasy. Ostatni tydzień przed świętami zazwyczaj są nominacje i trochę się cykam. Słuchajcie, pasowanie na Zenicie wygląda, oprócz tego, że zaraz to zobaczycie sami, ale trochę wam opowiem, zanim dojdziemy pod recepcję, bo właśnie muszę się odbić na recepcji, czy mam tutaj, mam. Pasowanko na Zenicie wygląda tak, że najpierw przez godzinę jest dojazd, czyli załóżmy 5 osób nawet na jednej osobie może siedzieć i ją dojeżdżać, smarować jej uszy pięściami i tak dalej. A potem już ci ludzie bez po prostu energii stają pod ścianą i muszą być po prostu spasowani przez wszystkich. Ekstra, podekscytowany jesteś? Wiesz co, jak już jesteś teraz i już to leci przed kamerą, to się bardziej cieszę niż wcześniej, jak przed chwilą jechałem i sam sobie wyobrażałem, jak to trzeba wszystko będzie poogarniać, nie? Bo wtedy oprócz jakiegoś tam szybkiej przekminki, jak to zrobimy z kamerą, to po prostu się cykałem, nie? No to wchodzimy. Idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Cześć. No, to jest właśnie Kamil Wilk, jeden z czarnych pasów w naszym klubie. Witam serdecznie. No co, ja idę do szatni i zaraz się łapiemy w tym miejscu. Zobacz, knują coś. Na ciebie dawaj. Na wszystko. A dużo osób będzie miało? Czy dużo? Wiesz co, tu jest, to nie jest w ogóle, wiesz, ja, jeśli ja mam, to ja tego nie wiem. Wiesz, o co chodzi, okay. Więc ludzie, którzy mają dostać, nie wiedzą. Ale podejrzewam, że parę na pewno będzie osób. Fajnie. Jest X-Pa, wiesz. Idę się przywitać. Dobra. Zazwyczaj na treningu jest około 20-30 osób i w dzień nominacji no, to każdy przychodzi, nazwijmy to, świętować razem z tymi nominowanymi. A Bombat, zaraz zresztą pogadamy z nim. Tak na chwilę, żeby nie przedłużać, żeby jakiejś takiej zbędnej, za długiej gadki nie było. No to co, to jak co roku, na koniec roku. Ciężko nazwać to prezentem, bo to jest wasza ciężka praca. Cygi. No. Chociaż, to, słuchajcie, pozory. I co, chcieliśmy kilka osób wynagrodzić. Jeżeli patrzymy o pasy, to pierwsze, na co patrzymy, za wynik zaangażowania na treningi, bo wiadomo, ciężko oceniać. Tak samo jakiegoś młodego chłopaka zapierdzielającego ze starym dziadem, z brodą. Ciężko jakby porównywać, ale chodzi o zaangażowanie, chodzi o to, jak jesteście dobrzy, jakby na to, co możecie być dobrzy, tak? I pierwsze właśnie, na co patrzymy, to i tak samo się ze mną zgodził, ja też by się zgodził. To jest zaangażowanie, drugie to ile wkładacie, jak się rozwijacie. I to jest tylko symbol, ale fajnie, fajnie to założyć, fajnie to mieć. I chciałbym, żeby pas, który jest tutaj nadawany, znaczył tyle, że żeby nie było lipy, żeby nie trzeba było się wstydzić. I tak uważam, że te pasy są nadawane. Adam! Marcin Kędziora. Zakrzu. Kuba. Dziękuję.
Dobra. Ara. No właśnie. Gratulacje. No dzisiaj chciałbym sobie pierwszy raz próbować kogoś na czarny pas. W tej gminie pa. Chodź tutaj. Którego można brać przykład. Ostatnie sekundy ciszy przed burzą. MMA. Patrzcie. I lecimy, dawaj! Ja będę tylko kopał. Ara, to chyba nie wiem, co się dzieje. Kurwa, tak, żebyście krzywdy nie zrobili. Ała, kurwa, ja to zrobił. Coś wchodzi? Pamiętaj, masz przetrwać godzinę. Few minutes later. No właśnie, nie chciałbym do was. A little longer than a few minutes later. Go. Many hours later. Much later. Ktoś tu? Może jak dobrze, że mam 4 uderzenia. Panowie, jeszcze trochę, jeszcze 10 minut. Czy to był mądry?
To czemu znowu ty? Mamy minutka! Dobra, no to walczymy! Dobrze! Dawaj, jeszcze! Dawaj tego! Jest pacyfiko. Dobrze. Nie mogłem im tego powiedzieć, bo mnie mocniej dojeżdżali, ale nic nie czuję. W ogóle mnie nic nie boli. Szacunek, bracie, kurwa. Zasłużone. Nie ma się, Rafał. Jeszcze tutaj tylko. Jeszcze pasy, jeszcze pasy. Proszę dam to coś. Dobra, słuchajcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. Thank you.
się obraził. Zostało dwóch głównych trenerów, to na kozaka wjeżdżam bez koszulki. Nie, 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 nie,
A gdzie to może tylko góra w ogóle tak jak to, nie? Pokaż mi się. Zawsze ma mocno, kurwa, te. No jeszcze teraz zaraz pogadanka z Bombą i z Wilkiem. I tak wygląda pierwszy odcinek na nowym kanale sportowym. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, jak się będzie ten kanał nazywał, ale pewnie tak jak tu widzicie, więc zapraszam. Subek, like i lecimy. Nie ustawcie się, ale też ciasno. Tak, ciasno też. Palcem zasłaniasz, kurwa, kisiel. Nie. No bo Bomba wychodzi z założenia, że im mocniej ktoś dojeżdża, to oznacza, że mocniej szanuje koleję. Tak.